strażniku, dyrygentura zmienia kierunek przepływu radiolarii do rdzenia planety. Znamy jej cel. Musimy odkryć metodę. Wygląda na to, że kontyngent Legionu Cienia zainteresował się planami Sundarajesz. W jakim celu i pod czyim dowództwem, tego nie wiemy. Wyprzeć ich. Mogę jedynie spekulować na temat motywacji Legionu Cienia. Widzieliśmy sojuszników zasublimowanych do sieci Vexów. Utrzymanie w niej odrębnej tożsamości wymaga wielkiej siły woli. Echo zapewnia tę siłę woli. Widzieliśmy to na własne oczy w obecności dyrygentury. I już wcześniej powstrzymywaliśmy wtargnięcia psionów do kolektywu Vexów na Nessusie. Legion Cienia chce tego samego, co my.
Sundaresh tworzy wielość w umysłach Weksów, wzbudzając indywidualność w swoim kolektywie. Do tej pory każdy kolektyw Weksów był kierowany przez jeden umysł i działał jednomyślnie. Maja przekształciła kolektyw w społeczność. To sprawia, że są nieprzewidywalni. Nasza taktyka musi zatem ulec zmianie. Ten umysł Weksów pełni rolę opiekuna rdzenia planety. Odpowiedź immunologiczna na Legion Cienia. Intrygujące. Thank you.
Kasa. Isztar? Tutaj? Czy Weksowie budują obiekty służące rekonstrukcji wspomnień Sundaresh? Pocieszanie się tym, co znane i zmuszanie Weksów, aby dali jej to, czego potrzebuje. Brzmi jak Maja. Thank you.
test zgodności. Jak nazwałyśmy naszą córkę? Co? Maja? Jak nazwałyśmy naszą córkę? Gdzie jesteś? Co się dzieje? Proszę, Maja! Jak nazwałyśmy naszą córkę? Nisa. Rozwiń. Tygodniami dyskutowałyśmy o imionach. Inkubacja partenogenna w laboratorium przebiegała prawidłowo. A potem zapaść. Wszystko wydarzyło się tak szybko. Musiałyśmy uciekać, my... Opóźnienie odpowiedzi przekracza akceptowalne granice. Rozmagnesowywanie egzoświadomości. Nie! Ozyrysie, czytałam twoje raporty z Neptuna. To była Hioma Esi. Co zrobiła Maja? Ona czegoś szuka. Używa Hiomy jako punktu odniesienia, aby znaleźć nasz złoty wiek wśród symulacji. To przerażające. Obawiam się, że to dopiero początek. Sundaresh zgromadziła potężne siły Weksów. Na razie możemy jedynie opóźniać jej plany. Strażniku, wykorzystaj tę okazję do ataku. Thank you.
Sundaresh robi coś więcej niż tylko dowodzenie weksami. Ona przejmuje kontrolę nad całym kolektywem i wykorzystuje radiolarię do przeszukiwania sieci symulacji weksów. Musi w niej istnieć nasz złoty wiek w jej rozumieniu. Achioma. Środek do celu. Sposób odniesienia do rzeczywistości. Serce lżejsze od pióra. Czy możliwe, że Maja znajdzie to, czego szuka? Nie wiem. Tym się nie przejmuję. Do głowy przychodzi mi inne pytanie. Co się stanie, jeśli się jej uda? Wracaj do okopu, strażniku. Potrzebuję czasu, żeby przemyśleć, co tu znaleźliśmy.